Emilia Dulnik, OK TV, jesteśmy na premierze filmu Babies. A jakie podejście do macierzyństwa po 40 mają gwiazdy polskiej sceny? Zobaczycie już za chwilę. Posiadanie dzieci czy tak, jest dobre, brak dzieci nie jest niczym złym. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Przed czym tak uciekasz? No, nasz bohater ucieka przed odpowiedzialnością, trochę przed życiem. Niby jest dorosłym facetem, ale tak naprawdę jest ciągle chłopcem w krótkich spodenkach. Nie radzi sobie z przygodą, no przygodą delikatnie rzecz ujmując, która pojawiła się w jego życiu, czyli z nieplanowanym dzieckiem, które się rodzi w wyniku szalonego seksu, jaki uprawiają nasi bohaterowie na imprezie u swoich znajomych. No i pojawienie się Jasia jednak trochę to wszystko komplikuje i rozpoczyna się po prostu walka o siebie, o swoją przestrzeń, o jakiś fragment też tego poprzedniego życia. To jest o tyle skomplikowane, że sama nazwa Nie Babcia wskazuje na to, że jest to osoba, która nie zgadza się na to, żeby opiekować się wnukami. Andrzej Wrona / aktor? Nie, Andrzej Wrona siatkarz przede wszystkim, a tutaj mały epizodzik, aczkolwiek bardzo miły i ekscytujący dla mnie. Bardzo, gdyż jestem fanem poprzednich dwóch filmów Andrzeja Saramonowicza, także cieszę się, że mogłem wziąć, chociaż chyba, że mnie wycięli, bo tego jeszcze nie wiemy. Zobaczymy niebawem, ale byłem na planie, o tak. Ladies i testosteron, jeżeli chodzi o te dwa filmy. I w ogóle rodzicielstwo to jest bardzo trudne zajęcie, trudna profesja. Nie jest bezkosztowa, za którą my płacimy często własnym życiem, to znaczy rezygnując z jakiejś części swojej aktywności na rzecz tej i żeby to zostało docenione. W Polsce pokutuje cały czas taki mit, że są matki Polki, babki Polki i powiem szczerze, że tak się też wydaje osobom, tak jak mnie nawet, że mnie się wydawało, jak urodziłam córkę, że moja mama ma się nią zajmować. Każdy może robić to, co chce. Każdy ma prawo swojego wyboru, a rzeczywiście, no też jakby zmienia się społeczeństwo, zmieniają się czasy. A to jest kobieta, która chce nadal normalnie żyć, a nie być, że tak powiem, na usługach swojej córki. I tak to wygląda. Ta sfera ulega jakiejś mityzacji. No albo się wywiera presję kulturową, że trzeba rodzić, bo każdy musi, a w ogóle jest mało Polaków, albo religijną, że to jest obowiązek kobiety na przykład, że ona musi być matką. Ja chciałem troszkę jakby z tego balona troszkę powietrza wypuścić. Szokiem zawsze jest pojawienie się młodego człowieka, znaczy to wywraca życie rodziny do góry nogami. Zawsze, niezależnie od wieku, czy masz naście lat, czy trochę więcej. Zgadzam się z moją postacią, ja ją lubię. To jest chyba moje marzenie, żeby kobiety, które przyjdą na nasz film, w historii Ady znalazły fragment swojej historii, niezależnie od tego, czy mają dzieci, czy nie, bo wydaje mi się, że to nie ma znaczenia akurat. Ja na przykład jak jeżdżę do Włoch, czy do Hiszpanii, czy na Cypr zimą na przykład, tam są emeryci z różnych zachodnich krajów i tam nikt nie jest z wnukiem. Oni sobie po prostu jeżdżą, a u nas nie. U nas się babcia ma zajmować wnukami. Sami tęsknię do tego życia sprzed dzieci, w sensie za tą niezależnością, luzem, brakiem odpowiedzialności. To w życiu bym się na tamto życie już nie zamieniła. Po prostu one są sensem mojego życia, są tym, co w tym życiu mi wyszło najlepiej. Czasy są takie, że ja mam wrażenie, że w przeciwieństwie do pokolenia naszych rodziców, no musimy dużo więcej dać z siebie, żeby cokolwiek osiągnąć, że naprawdę jest bardzo trudno, żeby jakoś tam zapewnić sobie dobrą pracę czy dobry byt. Na początku myślałam, że to film o dzieciach będzie, tak, bo takie baby, tak. Nie? Na plakacie wózek widać. No, także coś tam jest w temacie. Szanowni widzowie, najnowsza komedia Andrzeja Saramonowicza, Babies, będzie wesoło, będzie czule, będzie wzruszająco. I wydaje mi się, że naprawdę nie głupie. Serdecznie Państwa zapraszam. Jeśli podoba Wam się nasz kanał, dajcie suba. Okej.